Jesteśmy na Vita Drift, jest ze mną Julcia jako Chloe. Hej! Słuchajcie, więc pokażemy wam, jak to wygląda. Ja tutaj będę grać w ogóle swój pierwszy mecz jeszcze niedługo. O, siema, Luxio! Hej, Czuśka też. Siema! Enfist jest również, siema! Cześć, siema, siema! Na razie jest piątek, więc wiadomo, że sporo jest tutaj. Jutro będzie najwięcej rzeczy, siema. Nawet nie mogę nagrać, siema. A co to? To jest telefon. A. Siema, widać, to ty, to ty jesteś, to ty. Siema. Smała oprowadzka. Mamy tutaj pierwsze stanowisko, graj w zielone. Są różne żabki słodkie i tutaj jakieś rzeczy się dzieją. Ja wam to pokażę dosyć pokrótce na razie, ale spokojnie, na wszystko jeszcze przyjdzie czas, hej. Tutaj mamy sprzęt tak zwany laptopowy. Ludzie tutaj hakują komputery, a nie, to Liga Legend po prostu. No dobra, czyli tu można w ligę grać. Tam mamy fajne, piękne logo Vita Drift. Tutaj mamy... O, tutaj mamy Valoranta. Nie wiem, czy kojarzycie taką grę jak Valorant, ale ja coś kojarzę. Chyba nawet parę razy zagrałem. Kojarzysz też Valoranta? Coś ci się objął uszy o tej gierce? Nie, jakby... Taka gra... Anime jakieś? Chyba gra dla weebów, no. Nie, idziemy stąd chyba, no. Już parę osób je tutaj rozpoznało. O, Julcia w tle. Siema. Cześć, Julcia. Ej. Ja w ogóle totalnie zapomniałem o tym, że ludzie mnie rozpoznają i ja tu wszedłem zapominając o tym, ale faktycznie mnie ludzie znają. O, nie, pozory, widzę i sątrę. Siema! Hej. Siema, hej! Tam, o, tam, chyba grać będę za godzinę. Stresuję się trochę. Jeszcze raz będę coś takiego robić. O co chodzi, Arin? Ja gadam z widzami. O co ci chodzi, Arin? O nic mi nie chodzi, bo to też jeżeli w własnej egzystencji, wiesz, to chodzi, no. Własny świat, influencer. Idę rozmawiać z widzami, pa! Poza tym tutaj też sporo fajnych atrakcji będzie, będę warsztat prowadzić, będzie meet and greet, w sumie no weekend pełny zabawy, trochę wam tego tutaj ponagrywam. Ej, tam jest jakaś strefa dalej, idziemy? Tutaj coś znalazłem, idziemy zobaczyć, o co chodzi i gdzie wejdziemy. Słuchajcie, trafiliśmy do naszego kochanego Projekt League, już widzieliśmy się z cosplayerkami stąd i sporo tego jest. No, tutaj jest w ogóle lepsze światło pod nagrywanie, więc chyba tutaj będziemy jakieś TikToki nagrywać, ale tu jest też masa stanowisk kolejnych. Mamy merch, no takie standardowe rzeczy tak naprawdę, nie? Jak na takim evencie. Różne rzeczy można sobie kupić. Idziemy, moi drodzy, do gigantycznego Poro, którego już znamy z poprzedniego Vita Drifta, ale chcemy go przytulić znowu. Patrz, jaki gigantyczny Poro! Ten Poro jest duży, siema! Duży ten Poro. Całkiem duży, prawda? Ogromny. No picking! No picking! Mamy jeszcze więcej Projekt Liga już na vlogu z PGA. Wam go pięknie pokazywałem, jak to wygląda. Siema! Hej! Dziękuję! Ale tak, no to już znacie wszystko z vloga, z Burkonu. Fajne rzeczy. Tam za nami jakieś quizy są chyba z Ligi Legend. My jesteśmy Valorantowcy, więc... My nie należy. Dokładnie, dokładnie tak. No ale co, ja... Oj, przepraszam, uderzyłem Julcie stickiem, przepraszam, wybacz mi proszę. Nie bije. Ej, nieprawda. No ale ja lecę się przygotować do meczu i zdam wam relację, bo to będzie ciekawe, bo pierwszy raz w życiu. Arin, masz pierdziel. Masz pierdziel i to solidne, ale pokazuję, jak to wygląda. Mamy takie stanowiska, tam jest, tam są ludzie, będą nam kibicować. Team Patitka kontra Team Szalonego, gdzie ja jestem. A ta drużyna to Arin, MLA, Jasiek, Kereme i oczywiście last but not least Patitek. Ekipa Patitka jest już u nas. Skład tej drużyny to Terk, Jules, Dziewa, Meryl i oczywiście kapitan tego zespołu, Szalony. Jesteśmy właśnie po wyjściu, bo pokazali nas na publiczności, tam jest masa ludzi. To się w cholerę zebrało, tam nic w ogóle brakuje, ale zaraz musimy grać, słuchajcie. I zobaczymy, jak będzie pierwsza mapa, chociaż jeden frag. Dziś będzie tutaj ekipa Patitka kombinowała, ale to Jules z W pikuje Patitka, no i mamy tutaj lekkie sit down. Biambul, mówił tutaj Jules. Będzie jakaś nagroda później. Na razie Jules trafia jeden na Patitku. Nie patrzę, no bo Patryk teraz tego wychylenia. Dziewa złapany przez Jaśka. No i Terp. On tutaj niezwykle ważny ze swoim utility. Faktycznie tej utility na koniec trafiło, ale Jasiek trafił heada, ale koniec końców przez Julesa wyeliminowany. Teraz Patitek musi to jakoś wyprowadzić na odpowiednie tory. Nie będzie to łatwe. Jeden, drugi. Czy będzie trzeci? Niestety nie. Zakręcona mały takie różnica. Teraz jednak Jules. Trzy eliminacje od niego. Tutaj taki cichy bohater tej rundy. Napierać. To Dziewa. Świetnie flash przygotowany. Kereme w szoku.
Szalony idzie, to naprawdę fajnie wyglądało. 5 na 4, to już tak bez tej otwory, bo Jules się nie boi. Zjeżdża i rozjeżdża Jaśka. Patitek z jednym trafia, to nie będzie za mało. Patitek z drugim, Patitek z trzecim, nie. Jednak podobnie jest Jules, który no tutaj naprawdę może się podobać po zamianie stron. Po dwóch meczach przegrana 2-0, ale było fajnie, tylko granie jak na Patitka to granie jak na cheatera ogólnie, więc... Było super, przegraliśmy, ale mam nadzieję, że wam się podobało. Halo, jak się kibicowało? Ej, było bardzo fajnie, bardzo głośno, ale bardzo fajnie. Grałem dobrze? Bardzo dobrze! Byłeś od razu po Mery! Szkoda, że nie było Dead Pit, nie było, bo Cypher na drugiej mapie. Nie wiem, kto jest bardziej oblegany, ja czy Julcia? Julcia, momentami to Julcia. Właśnie ziomek robi jej sesję. Tak to jest, na cosplayerkę za dziewczynę. Słuchajcie, drugi dzień trzeba zacząć, jest Julcia, jest Envy. Za chwilę będę mieć warsztat i będę sobie gadać o TikToku. Wszystkie wyjściówki się tutaj zapełniły, więc bardzo mi miło, więc za chwilę się widzimy. Będę udawać tego, co się zna na rzeczy. Dobra. Więc nagrywasz TikToka o setupie deadlock w Valorantie, nie? Możesz pokazać, jak setupujesz deadlock, jak stawiasz setupy, no. I opowiadasz, patrzymy. Mówisz, no, tutaj trasz, no opowiadasz. No jakbyś TikToka nagrywał, śmiało. Na wejście. Czekam na info, jak się aktywuje i rzucam granat. Potem... Hold him to the grave! Okej, okay. No i w tym momencie, co byś napisał po bizie TikToka? Zobaczymy, co wyciągnąłeś z tej lekcji. Easy 100% win ratio. A to po polsku czy po angielsku? Whatever. Nie no, nie whatever. Słuchajcie, jesteśmy po klasie, tak, zostałem nauczycielem. Zostało jeszcze paru pilnych uczniów tutaj, możecie zobaczyć. Paru pilnych uczniów. No była jakaś szósteczka, jakieś czwóreczki, tutaj memy rysowali, jakieś rzeczy, ale opowiadałem o TikToku i było fajnie, a my chcemy teraz nagrywać TikToki. Antek ma dla mnie quiz valorantowy. Pierwsze pytanie, co wynalazła Killjoy? Spajka. Dobrze. Drugie, mniej więcej ile lat ma Killjoy? Odpowiedź A, 20 do 25, odpowiedź B, 15 do 20, proszę odpowiedzieć? A. Dobrze. Mm-hmm. I trzy. W jakiej korporacji pracowała Killjoy? Kingdom? Tak, dobrze. Okej. Okay. Czwarte. W jakim kraju leży mapa Lotus? Lotus leży w Indiach. Dobrze. Pięć. Jakie zwierzę jest na kurtce Joru? On ma coś na kurtce? Mhm. Z tyłu kurtki. Wilk. Tak. Co Riot Games ostatnio zmienił w ilości abilitek ISO? Ma dwa shieldy. Jednego. Nie. Jednego ma. Boże, miał dwa, ma jednego teraz. Tak. Ale shieldy zmienił. I siedem, co to za mapa i pokazuję ci screen. Okej. Okay. Co to jest za mapa? A to wszystkie, czy tylko normalne? W sensie team deathmatchowe też się liczą? Nie, to jest normalne. Okej. Okay. Cool Cut jest na blizie chyba. Tak, okej, po kulkacie rozpoznałem w sumie. Dzięki, a w sumie dobrze poszło. Jestem obecnie, jesteśmy właściwie na Meet and Greet, już troszeczkę osób podeszło, nie wiem czy mnie słyszycie, ale jesteśmy i śpiewamy pionę. Patrzcie, jaki pięknego Wingmana, jak masz na imię? Severin. I będę się podpisywać, Boże, ale patrzcie, jaki świetny. Aziz. Aziz, dobra. Gdzie by się podpisać? Tu się podpiszę. Jezu, rozwalony jest ten marker, ale... Jakoś widać, powiedzmy. My jesteśmy po większości rzeczach i po jakichś gritach i tak dalej po nagrywaniu. Od Valoranta Polska też nagrywaliśmy. Teraz trwa Magic. Teraz będzie po polsku, sobie będziemy koleżance kibicować. O mój Boże, Fatka i Zacha, jestem wielkim fanem. Cześć. Nie wiem, czy mnie kojarzycie z czatu. Mam nick Maciusiek 12, kojarzycie mnie? Tak, dałam ci bana. No i poszliśmy na konkurs cosplay, ale ja jestem głupi i za dużo dla was nie ponagrywałem, jednakże była część lolowa, później valorantowa, których nie mam nagrań, aczkolwiek cosplaye trzymały taki gigantyczny poziom i to było po prostu tak świetne i w ogóle chciałbym wam bardziej pokazać, ale nie nagrałem, przepraszam. Jestem już na strefie Alioru i będę grać właśnie 1v1, to jest pierwszy widz. No i słuchajcie, pograliśmy z widzami, porobiliśmy, pochodziliśmy sobie jeszcze, zjedliśmy, w ogóle super było wszystkich poznać. Dzięki, że w ogóle podbijaliście, że różne atrakcje zrobiliśmy, w ogóle super ludzi też poznaliśmy. Spotkaliśmy się naprawdę z różnymi fajnymi osobami, to jesteśmy do Valoranta, choćby z Iwongo, Sanzo i tak dalej, to jest super. I czekamy chyba na kolejnego Wilka Drifta w takim razie zimowego. Zapewne jak się uda to wpadniemy, więc będzie to tyle z Vlogaska. Ha? To będzie to tyle z Vlogaska. Aaaa. No to paju. Sorry, zmęczony. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, żółty magiczny guziczek.